Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Naszym gościem jest dzisiaj pan Mariusz Walter, reżyser, reporter, pracownik naukowy, menadżer, twórca telewizji TVN i współtwórca grupy ITI. Dzień dobry. Dzień dobry, pani współtwórca. Zawsze miałem partnerów. Właśnie myślałam o tym, jak przygotowywałam się do tego, żeby pana przedstawiać, bo to współtworzenie to jest ważne, że ci partnerzy... No bo trzeba mieć ten sam cel, to po pierwsze, po drugie, trzeba tego kogoś za coś szanować, a w ogóle to tylko szukałem wśród inteligentnych wybitnie, nadrabiając własne braki. Ale żeby znaleźć taki skład, to trzeba, jest jakiś moment, którym trzeba najpierw zaufać, bo na początku nie wiemy, czy ludzie spełniają tak trudne kryteria. To jest ten pierwszy moment, kiedy się, no trochę to jest, rozumiem, skok w nieznane. To jak to się robi? Najpierw się zna, potem się przyjaźni, potem się tęskni do towarzystwa, a potem zostaje albo dobry alkohol, bardzo dobry, albo pyszne karty do rana. Część pierwsza. Pan się urodził we Lwowie. Pan pamięta ten tak. Lwów? Pamiętam, bo byłem kilkanaście, chyba 11 lat temu. Mieliśmy wtedy w firmie swój samolot i zrobiliśmy z Bożeną taką trasę litewską, gdzie jej korzenie są, i próbowała dostrzec gdzieś jej ślady tych korzeni, co oczywiście było niemożliwe. A potem polecieliśmy do Lwowa. To dalej jest przepiękne miasto, mimo że zaraz dojdę do ojca. Piękne miasto, mimo że był taki już zewnętrzny wyraz po malowidłach, po guście, no nie tego Lwowa, o którym mi mówiła matka, bo z ojcem nie rozmawiałem, miałem wtedy niepewne 2 latka. Pewno coś tam bałakałem, ale on mi nie rozumiał. Nie pamiętam ojca, nie mam jego wizerunku. Wiem tylko, że to była akademicka 22 i że dom był kupiony od Krasickich. To tyle z moich lwowskich, wówczas z moich lwowskich zapisków. Natomiast po powrocie z tej wycieczki do Malitwy i do Lwowa, no zostało tyle w głowie. Ja się wręcz wzruszałem, bo nie znajduję w tej chwili dobrego określenia mojej reakcji, mojego samopoczucia, ale taką jedną scenę opowiem z tego Lwowa, że wszystkie ulice nie mają już nazw typu akademicka, tylko to już jest po ukraińsku. Inaczej się ona nazywa, więc zacząłem szukać planu miasta, co dostałem do ręki gdzieś tam w kiosku czy sklepie. Nie można było odszukać tej akademickiej. I wchodząc na rynek za kościołem, o którym matka często wspominała, podeszła do nas pani w czarnej wualce takiej, cekiny na narzucie, dobre 75-80 parę lat, z laseczką i taką torebką skórzaną, która była już popękana ze starości, tak jak się skóra łamie, jeśli nie jest czystą skórą. I ją zapytaliśmy o
akademicką oczywiście wskazała nam to. Ja chciałem się z nią rozliczyć, ale szukałem w głowie, jak to powiedzieć, żeby jej nie dotknąć, bo widzę, z kim mam przyjemność. I ona mi położyła rękę swoją na mojej ręce i powiedziała, niech pan nie szuka, bo ja szukałem. Poszukałem po kieszeniach. Ci ludzie, którzy tam zostali, to są nie samobójcy, jak ktoś kiedyś powiedział. To są ludzie, którzy nie potrafią żyć bez Lwowa, a piękne miasto. Piękne miasto, piękna tradycja. Podobno to było najweselsze miasto w Polsce, kiedy jeszcze było. Tajo i Tajuśku. Dokładnie. Tak. A pierwsze pana wspomnienie, które pan pamięta? Z Lwowa? Nie, w ogóle. Pana dziecięce wspomnienie. Zróbmy taką wycieczkę daleko. Króliki w takich zrobionych z siatki kolicach malutkich na podwórku ulicy Lipowej, które w czasie powstania służyły tym, co zostali w swoich mieszkaniach, jako zupa, do której się tam czasem wrzucało chleb, żeby się tam... Pamiętam ten obrazek, pamiętam te króliki, pamiętam, jak wariowałem z naszą opiekunką, panią Józią, jak ona mnie nie pozwoliła wyjść na górę, żeby zobaczyć, jak zawijają te. Będziesz pamiętał to całe życie. Sieć. Jak to było, że pan trafił ze Lwowa do Warszawy? Pan... To by trzeba zapytać mojej świętej pamięci matki, bo jak miałem wtedy, proszę pamiętać, 2 lata, nie więcej. I kiedy mojego ojca zabrali w nocy NKWD po Ribbentrop-Mołotow, po tym parszywym układzie, a ojciec był sędzią we Lwowie. Bracia matki przylecieli do nas w nocy i zmusili nas wręcz do ucieczki i do guberni. I tak się stało. Przez zieloną granicę już wówczas. Oni przecież wyznaczyli nowe granice. A pani pytała, jak... Jak się do Warszawy dostaliście? Jak to się stało? No właśnie tak. Mhm. I stąd Lipowa. Stąd Tamka, a potem prawie całe życie oprócz studiów w Gliwicach. Po Wiśle. Jak się popatrzy na taki start, utrata ojca, wojna, potem Warszawa, powstanie, no to nie można powiedzieć, że to jest start łatwy. A jednocześnie pan bardzo, bardzo dużo osiągnął. To jak pan to zrobił? Jak z takiego startu dochodzi się do takich efektów? Z jednej strony mnie korci, żeby zachować się wobec państwa bardzo szczerze i powiedzieć, jak to było naprawdę. A z drugiej strony nie chciałbym się podkładać słuchaczom, ponieważ podkładać w cudzysłowie, ponieważ na to się składało bardzo wiele rzeczy. Powiem tylko o jednej, nie o całej gamie, którą musiałem demonstrować, żeby wystawiać ten noc ponad wodę. Mianowicie bywało, że byłem głodny. Do czasów studiów miałem opuszczenie żołądka tak zwanego. Byłem chudy. Szczapa. Miałem pseudonim. Jeden z pseudonim. Szczapa. Matka nie miała zawodu. Miała nastroje. No nie było łatwo. Bracia matki bardzo pomagali, ale ja byłem ten od załatwiania i od młodych lat od zarabiania. Mhm. Na przykład nagle się okazało, że sąsiadka, z którą dzieliliśmy wielkie mieszkanie, handluje dolarami i szuka kogoś. To były lata 45. Za dolary szło się do kryminału. Szuka kogoś, kto może to rozprowadzać. No i
Mam nadzieję, że Macierewicz mi za to nie dorwie teraz, ale no, chodziłem, jeździłem tramwajem, chodziłem, dorabiałem i tak się przyjął w rodzinie, że to ja najmłodszy mam smykałkę. Potem założyłem spółdzielnię taką, wówczas nie nazywaną spółdzielnię, tylko z kolegami z ulicy Świętego Jana Tomasza Sławkowskiej do sprzątania kościołów, bo tamtych kościołów to na te, już nie pamiętam dzisiaj dokładnie, ale od PR-ów począwszy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kościołów w tym dystrykcie. Czyli w Polsce od zawsze kościół był dobrym biznesem. Tak, to Pan był młodziutki, bardzo dziecko. Dziecko, no dziecko. Ale to wychodzi na to pytanie, jak to się stało, to trochę wychodzi, że to konieczność, że ten start po prostu był tak trudny, że trochę nie było wyboru? Ja sobie wtedy, już bardziej, będąc bardziej dojrzałem i więcej rzeczy poznając, przyrzekłem sobie, że nigdy nie będę już głodny, a jak się da, to zapewnię to mojej rodzinie. Ta rodzina w moim wydaniu chętnie się z tym pogodziła, że ja dostarczam część środków do przeżycia. Ale jeszcze to pytanie, które chcieliśmy panu zadać, to jest takie pytanie trudne, myślę. Oto, czy pan sobie przypomina jakiś taki moment, w którym pan miał wrażenie, że pan nie da rady, że to już jest taka ściana po prostu, przez którą się nie da przejść? Jakieś takie wielkie wyzwanie. No, jeden z takich momentów miałem w mieście stołecznym w Warszawie. To było, któregoś dnia rodzina się zebrała i doszła do wniosku, że powinni mnie namówić do studiowania zawodu pewnego w każdej sytuacji życiowej. To było po przejściach powstania, głodówki różnych takich niepowodzeń życiowych, rodzinnych również. I wypchnęli mnie na Syrokomli 21 w Krakowie. I po skończeniu tego technikum... A co to było za technikum? Budowlane. Byłem na praktyce w Nowej Hucie i jak przychodziłem do domu, to wkładałem ręce do zimnej wody. Takie fanaberie jak parciane choćby z rękawiczki, to nie w technikum budowlanym. To trzeba było być klasy wyżej pewno, bo kto szedł do budowlanki? Frajerzy. I jak zrobiłem to technikum, to rodzinie się zachciało, żebym poszedł na politechnikę. No bo jak technikum, no to gdzie możesz pójść? Przecież nie do szkoły filmowej. I ten tekst mojego wuja, aktora Janusza Warneckiego, lwowskiego dyrektora teatru, Starego Teatru w Krakowie za czasów Pronaszki. No dobra, to idę na tą politechnikę i jestem ci ja na tych egzaminach pisemnych wtedy, w wielkiej auli, to wejść tam, to człowiek już mu się portki trzęsły. Siadam, dostaję jakieś zadanie, oczywiście z matematyki jako pierwsze. I niczego nie rozumiem. W ogóle nie wiem, co ode mnie chcą. Posiedziałem chwilę nad tą kartką. Wstaję, wychodzę. Jako pierwszy jakiś asystent czy adiunkt przy drzwiach podaje mi rękę i gratuluje ci, chłopcze. Bardzo szybko ci poszło. Bardzo, bardzo. Poklepał mnie. A ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi. Różnica w poziomach, zwłaszcza matematyki,
w warszawskiej politechnice i w technikum, no była nie do nadrobienia w ogóle. Ten egzamin, który okazał się za trudny, powiedział pan, że to jest najtrudniejsze, to coś, jedne z największych zadań w pana życiu, tych najtrudniejszych, to zabolało, bo to pana ambicjonalnie ugodło, czy to był ten powrót do mamy, do której będzie trzeba powiedzieć, kurczę, nie dałem rady? Powrót do wuja gorzej niż do mamy, bo mama by przytuliła, a matka wtedy była już w Krakowie od dość dawna, z siostrą razem mieszkały. Czyli było to był ten problem rozczarowania ich, tak? Wie pan, to było głębsze. Mhm. To było takie, nic nie potrafisz, chudy jak sztapa, baby się nie oglądają. Co ty jesteś, kto ty jesteś? Słabe rokowania? Polak mały. Bardzo mały i chudy. Mały i chudy, na dodatek. To co, przechodzimy do... Do telewizji. Do telewizji. Część druga. Czy pan dzisiaj ogląda telewizję? Bez przerwy. Co lubi pan najbardziej oglądać? Wszelkie porażki opcji, które jej nie sprzyją. Okej, okay, no to w sumie w ostatnim czasie nie brakuje tego typu momentów. A czy jest jakiś program, który pan ogląda i myśli sobie, cholera, że też ja tego nie wymyśliłem? Nie, bo wie pan, udało mi się zrobić parę rzeczy. I to na razie nikt tego nie kwestionuje. Zobaczymy, jak mnie nie będzie, co będzie pisane. A jak patrzy pan na telewizję dzisiaj, telewizję polską, państwową, i na telewizję w czasie, w którym pan działał w telewizji polskiej, to czy te dwie instytucje mają cokolwiek ze sobą wspólnego, czy to tego się w ogóle nie da porównać? Wie pan, tak dalece się tego nie da porównać, że ja po paru próbach, ale niewielu, oglądam tylko sport, jeśli tam jest coś, czego nie ma gdzie indziej. Nie, przede wszystkim, znając to wszystko od środka, jak patrzę się na tych ludzi, którzy się nazywają dziennikarzami i plotą takie kłamstwa, tak odważnie, na uśmiechu, to nie można tego porównywać, bo tamten czas telewizyjny, wyjmując z niego wszystko, co było dziennikiem i publicystyką, bo ona była równie załgana jak wiadomości ówczesne. Ale mi się udało zrobić rzecz, która wydawała się niemożliwa. Mianowicie ja się, jak mam jakieś rozmowy z przyjaciółmi, którzy mówią, Mary, co ty chrzanisz, byłeś to umoczony. To ja im pokazuję zgięty łokieć, ponieważ nie ma materiału, którego bym się wstydził. Nawet jak Gierek wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych i wezwał mnie Szczepański, że mam zrobić film o nim. No więc zacząłem niebezpieczną bardzo grę, bo mu wytłumaczyłem, że w Ameryce takie filmy nie trwają dłużej niż minuta, 45 sekund, a on mi dał taki scenariusz, który napisał ówczesny naczelny w Katowicach, jak ta gazeta się nazywała. Ogucha to się skończyło cudownie, bo on był Szczepański, jak jechaliśmy do Gierka pokazać mu ten film, bo skończyło się na 20 minutach. Ja wywalczyłem 20 minut. Poszło minuta 10, bo byłem w Stanach w ekipie. Raz poszło i minuta 10. Ale w tej taksówce zobaczyłem, jaka jest relacja między Szczepańskim a Gierkiem. To był wierny syn, który nie miał nic wspólnego z ideologią, z prawdziwym przekonaniem, ale za to ojciec był satrapą, można powiedzieć. A dzisiaj mamy tą samą relację? Kurski jest wiernym synem naszego
jaśniej świecącego pana prezesa? Wie pan, to jest bardzo inteligentny, młody człowiek. Mówimy o Kurskim. Tak, ale Bogu chwała, że są z jednego ojca. Jeden pracuje w Gazecie Wyborczej, a drugi pracuje tam, gdzie mu na Żoliborzu kazali. To są nieporównywalne w ogóle postacie, mentalność. Każdy ma w życiu jakąś minę, na którą wchodzi nieostrożność. Nie z powodu, nie wiem, zadań, jak się mu powierzono, ale zachowuje się nieostrożnie i wylatuje w powietrze. Ten Kurski z TVP jest człowiekiem bez sumienia, niestety zdolnym. Tyle, jak pan mnie pytał, porównanie telewizji publicznej i wtedy i dziś. Wtedy wielu z dziennikarzy miało konieczność robienia tego, co im kazali. Myśmy to znaczy zespół Dokumentu i Studia 2, myśmy świadomie znaleźli taką lukę, w której nie było mowy w ogóle o tym, żeby ktoś z poważnej telewizji, wówczas poważnej, przyszedł z jakimś poleceniem, zróbcie nam to i to. A myśli pan, że dzisiaj wszystko, co jest w telewizji, jest podporządkowane poleceniu? Bo może też tam są jakieś luki. Ale mówi pan o telewizji TVN? Nie, czy... o TVP, o telewizji publicznej. Może dzisiaj też sobie ludzie tam w telewizji publicznej mówią, w sumie to ja się nie angażuję tutaj politycznie, jestem w jakiejś luce. Czy też uważa pan, że tam wszystko jest dzisiaj podporządkowane? Wszystko i jeszcze o dzień więcej. To idzie jak po sznurku. Nie mogą być zachowania, nie wiem jak to nazwać, człowiek uczciwy pewnych rzeczy na pewno nie zrobi. Tam się zdarzają takie sytuacje, że to jest czysta nieprawda, tylko czyste kłamstwo, takie załgane, takie z poczuciem, to widać po fizis. No i co mi zrobicie? No i co mi zrobicie, koledzy dziennikarze? Dzisiaj się będą odbywały te liczne demonstracje w obronie stacji TVN. Czy pan, kiedy pan zakładał, kiedy pan myślał o budowaniu telewizji nowej, prywatnej, to myślał pan, że dojdzie do tego, że ludzie będą musieli wychodzić na ulicę w obronie tej stacji, bo ona będzie jedynym źródłem rzetelnych informacji telewizyjnym? W ogóle nie miałem takiego myślenia. Dla pana to był bardziej interes czy misja? Wie pani, nie wiem, jak odległa jest misja od szczerej chęci robienia czegoś. Ona się może stać misją, jeśli jest pożyteczna. To gdzieś tu się pętam w tych określeniach. No właśnie, a dzisiaj mamy tak, że ma być jutro w Sejmie głosowane to Lex TVN. I myśmy się zastanawiali z Grzegorzem, zanim tutaj do pana przyszliśmy, czy tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku to będzie większy problem dla TVN-u czy dla PiS-u? Czy to nie będzie przypadkiem tak, że ten Lex TVN to będzie to, co PiS się potknie bardzo mocno, jak się panu wydaje? Tyle cudów się dzieje, o których jeśli rozmawiamy albo ktoś nas pyta, czy to jest możliwe, mówimy nie, a okazuje się, że tak i bez żadnych kosztów, że ja nie jestem w stanie ciągle odpowiedzieć na pytanie pani kolegi, co jutro. Mogę powiedzieć przykrą rzecz, że czuję się podobnie jak przed wybuchem Solidarności. Mam taki niezwerbalizowany, nie wiem jak to nazwać, to nie przeczucie, bo to było za dużo, ale może inaczej tak czuję, że coś jest nie tak i tym razem poważne. To jak pan tworzył i telewizję i biznes, to jest również gigantyczna historia o czuciu społeczeństwa. Trzeba wiedzieć, czego ludzie chcą, do kogo się mówi, kto tam jest po drugiej stronie. I teraz, czy dla pana to, co się stało po 2015 roku, czy te zmiany polityczne
spowodowały, że pan zrozumiał coś, czego wcześniej pan o Polakach nie wiedział? Czy też to, co się stało po 2015 roku, utwierdziło tylko pana w tym, co pan na temat Polaków myślał? Jednego jestem pewien, że w dzisiejszych czasach nie ma mowy o samosierze. Nie ma mowy. Wisi wszystko. Wisi nam. Wisi nam też. Może nie tak. Nie z takim rezonansem aż, ale jak można nie wsiąść do własnego samochodu i nie przyjechać przed 20 na wybory. To pana zaskoczyło? To jest właśnie to odkryte przykre? To mnie szalenie zaskoczyło. Ale wie pan, co to może znaczyć? Że Kaczyński ma rację. Jest nam za dobrze. Nie wiadomo, kiedy to za dobrze się skończy, bo starczy, że przesuną o rok podzielenie tych 700 miliardów, żeby to się zapadło. Mówił pan o tym wątku też etyki dziennikarskiej. Ja mam to samo wrażenie, o którym pan mówi, tego uśmiechu, z którym to kłamstwo się nam sprzedaje i to też chyba najbardziej mnie w sumie dotyka, ale wracając do kwestii etyki, jak w tej chwili jest dyskusja na temat wymiaru sprawiedliwości, to pojawia się takie pytanie, co będzie po? Znaczy, jak ta władza kiedyś odejdzie, to w jaki sposób ten system sprawiedliwości przywrócić do działania? I to jest takie proste pytanie. Czy ludzie, którzy uczestniczyli w demolowaniu polskiego systemu sprawiedliwości, powinni być z niego wyrzuceni, czy też w imię płynności działania systemu powinni być w jakiś sposób ci ludzie w tym systemie zachowani? I teraz pytanie o dziennikarstwo. Czy pana zdaniem tu będzie podobny problem? Czy ludzie, którzy dzisiaj, tak jak pan powiedział, kłamią z uśmiechem, powinni zostać zachowani w tym zawodzie, czy też to powinien być rodzaj wilczego biletu i za takie rzeczy powrotu do zawodu nie ma? Ja bym nie chciał pracować w jednym zespole z kim ktoś to w sposób ewidentny, sprawdzony zachowuje się głęboko nieuczciwie, dokonuje etycznego przestępstwa. Nie chciałbym z takim człowiekiem pracować. Ale jak to jest w ogóle, bo to jest pytanie w sumie o to, czy dziennikarstwo w ogóle może być niezależne, takie w 100%, niezależne od wpływów, od polityki, od pieniędzy. Czy pan wierzy w taką 100% obiektywność? Ja pani na to mogę odpowiedzieć pewną anegdotą, która się zdarzyła, nie jest teoretycznym pomysłem na dowcip. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że Monika była już na szczycie swojej popularności. Udało się, że przyszła do nas, prowadziła bardzo odważnie wszystkie swoje wystąpienia i jeden i jedyny raz, to było przed naszym wejściem na giełdę, zszedłem do niej, do redakcji i mówię, zaproś tą i tą do siebie, bo chciałbym, żeby poznali ją ludzie. Jest dobra. Ona mnie mało nie wyrzuciła z tego pokoju. To w części jest jakaś odpowiedź na pani pytanie. Ale to znaczy, że odpowiedź jest w poszczególnych ludziach? Że to trzeba mieć wewnętrzną odwagę, żeby mówić stop? Chyba tak. Za młody jestem, żeby mieć doświadczenie. Ja kiedyś miałem obsesję na temat, co to jest uczciwość w zawodzie. I dorwałem takie opracowanie Marianem Marzyńskiego, mojego serdecznego przyjaciela, najmądrzejszego z Żydów, jakich poznałem, który jak zaczął ze mną rozmawiać na ten temat, to gdybym miał wtedy magnetofon i zapisywał to, co rejestrował, to, co on z siebie wydobywał, on z taką niebywałą, każda chwila to była dla niego gehenna. Najpierw nie potrafił tego nazwać, bo był małym gówniarzem. Potem, bo był u księdza biskupa, który go schował pod sutannę. Ale z tego, co opowiadał
ile się trzeba naopowiadać, żeby dojść do tego, co to jest uczciwość. To bardzo ciekawy temat, ale nie dla was, a na pewno nie dla mnie. Uczciwości w zawodach sportowych. Człowiek, który strzelił bramkę dającą Argentynie Mistrzostwo Świata, strzelił ją ręką. Mówi, że ręka Boga. Tak, ale przeżył całe życie otoczony sukcesami. W którym momencie jest ta linia, kiedy nikt nie powinien nam wybaczać zachowań nagannych, a w którym miejscu jest inna linia, która by nas chciała najpierw rozpytać o wszystko, co temu towarzyszyło. Przecież dzisiaj nazwać kogoś, i to jest na antenie niestety również u nas, u was, przepraszam, że strasznie łatwo przylepiacie państwo nazwy trudno zmywalne. A co to jest na przykład nazwa trudno zmywalna? Co to za nazwa? Wymyślono 30 sekund temu. Ale proszę ją zapamiętać, bo jest plastyczna. Jest plastyczna. Ale to, jest, to by znaczyło, że jest taka gigantyczna odpowiedzialność, prawda? Za to wszystko, co... No i tu się zaganiamy do, przynajmniej do rogu, jeśli nie do końca jakiegoś braku wyobraźni, świadomego braku wyobraźni, bo to język zawsze będzie szybszy od zwojów, nawet przy takiej ilości, jakie wy macie. Zawsze można czymś skrzywdzić. Ja się tego bardzo boję. Tak, ale nie mamy opisu rzeczy, które krzywdzą, oprócz własnej wrażliwości. Ale czasem to jest, mam wrażenie, takie zagranie, wiecie, że chcemy, żeby ludzie się śmiali, żeby coś zrobić takiego fajnego i wtedy po prostu się zaczyna jechać. I się nie myśli, czy to kogoś zaboli, czy nie. Bo ta chwila radości jest ważniejsza. A czyż nie można by w ten sposób oskarżyć szkła kontaktowego, że to jest program, który właśnie krzywdzi? Wie pan, mi się wydaje, że wy zarobiliście państwo, zrobiliście majątek na szczerości swoich zachowań. Ja nie mówię o tym, że wam dobrze za oczy patrzy. Ja mówię o tym, ile razy dawaliście dowody, że czegoś żałujecie, albo z ręki, że tak powiem, przepraszacie, albo za długo myślicie, ale za chwilę ja wiem, że wy szukacie lepszego słowa, które może zadrapie, a nie zrani. Chciałem pana spytać, bo zaraz przejdziemy, mamy taki nagłówek Polska, to już będą ostatnie pytania. I trochę w sumie przechodząc do tego, chciałem pana spytać o taką rzecz. Ja bardzo często, ludzie dzwonią do szkła, piszą do szkła i bardzo często, zresztą nie tylko z powodu szkła, w ogóle to jest coś, co z różnych powodów się pojawia. Ludzie bardzo często dzisiaj mówią o bezsilności, o takiej wściekłości, z którą nie można nic zrobić. Patrząc na to, co dzieje się z Polską przez ostatnie 6 lat. Czy pan ma jakiś swój sposób na właśnie bezsilność? Mam. Potrafię się cieszyć na przykład tym, co tu wokół się dzieje. Równo sadzę kwiatki. Chodzę na przetargi Nowej Wolnej Ziemi w Warszawie. Udaje się czasem coś wygrać i pobudować. I nie mam żadnego hamulca, bo się pogodziłem, że są rzeczy, których nie przeskoczysz. Podobnego nazewnictwa używałem, jak po chyba 7 latach zabiegania o panią Bożenkę. Wreszcie się ze mną przywitała, w drzwiach zresztą. Potrafię rozmawiać na temat, czy coś tam jest, czy niczego tam nie ma i hulaj dusza. Jednym słowem, ponieważ na naukę filozofii jest za późno, bo to nie jest łatwa sztuka. Jeszcze zapamiętać to, co przeczytasz, to też nie jest łatwe.
to otoczyłem się taką tym, co chcę. Niczego nie udaję, mówię prawdę, otaczam to tylko taką atmosferką, że niech się miłym mi wokół ludziom wydaje, że będę wieczny, a przynajmniej, że będę miał peryskop i będę mógł ich oglądać. Zgubiłem to, tak to pani Kasia bardziej zrozumie, bo my nie jesteśmy tak wrażliwi jak kobiety. Zgubiłem co najmniej 15-20 lat, w których nie zrobiłem niczego, bo niczego nie podjąłem. Nic mnie nie zachęciło albo wręcz nie zmotywowało do zajęcia się czymś, czego dziś żałuję. O, na przykład to wszystko są pamiątki o mojej miłości do żeglowania. Mogłem zrobić więcej, ale Bożena mi powiedziała, że ona też się starzeje i nie chce być sama. Postawiła mi warunki twarde, to ja przyjąłem, no, ma rację. Pan powiedział, że na ten świat będzie pan patrzył przez peryskop, czyli z dołu, a nie z góry. Tego jestem pewien. Ale dlaczego? Bo ja wierzę w reinkarnację. Ten na górze mnie jakoś ukaże, bo to nie sposób, żebym się prześlizgnął. Za dużo naprawiłem, ale no świni ze mnie nie zrobi. Czyli bardziej na przykład mrówka? Mam taki obraz, Chromy to zrobił, a mi się udało to kupić. Jest mrówka, która ma olbrzymi tułów, cienkie nóżki, te macanki z przodu, podobnie zrobione jak nóżki i reszta. I Chromy twierdził, że kupuje coś, co było żywe. Osoba z jego pracowni mi to powiedziała, a on powiedział, że to mam u siebie tam w biurze. Ale żeby była jasność, niestety nie udało mi się z pełną świadomością zasłużyć na niebo. Już pan to wie? Tak, już to wiem. I zamierzam tym pohandlować jakoś. Niech to będzie przyjemne piekło. Świetny pomysł na dalszy ciąg. Myślę, że tu postawimy kropkę. Bardzo, bardzo panu stawiamy. Dziękujemy za tą rozmowę. Jest mi miło, że mogłem państwa z bliska zobaczyć, a przede wszystkim porozmawiać i znowu czegoś się nauczyć. Nie, to myśmy się nauczyli. Ja się nauczyłem, żeby mówić krócej i z sensem. Część trzecia. O czym zapomnieliśmy? My zawsze na koniec pytamy naszych rozmówców. No i miałeś coś na idea, proszę. O to, czego pan nam nie powiedział. Nie zechnęliśmy problemu, który dla mnie jest bardzo ważny. O kobietach jużśmy nie mówili. Czyli o kobietach nam pan nie opowiedział? Tak. Tylko o pani Bożenie. Tak. I o tym przywitaniu w drzwiach było. Tak, tak. To może naprawmy to szybko. Nie da się. Nie da się szybko. To my to sobie pozwolimy zinterpretować jako zaproszenie do następnego razu. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. To ja państwu dziękuję, bo się poczułem nieskrępowany w tym, co myślę.